Dzień dobry. Dzisiaj w specjalnej edycji Rozmów Strajku jesteśmy po raz kolejny w Bolechowie pod fabryką Solarisa, już po strajku. Strajku, który zakończył się zwycięstwem załogi. 2 marca przed północą, w 39 dniu tego strajku, zostało podpisane porozumienie. Ze mną jest Wojciech Jasiński, lider Konfederacji Pracy w Solarisie, osoba, która o tym strajku może powiedzieć chyba najwięcej. Człowiek, bez którego ten strajk prawdopodobnie by się nie odbył, a na pewno się nie udał. Jak się robi strajki w Polsce? Jak wygrać strajk? Dzień dobry. Trzeba przestać pracować. To jest takie najprostsze określenie. Przepisy polskiego prawa, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nie ułatwia polskim pracownikom organizowanie strajku. Żeby doszło w ogóle do strajku, należy przebrnąć przez szereg procedur. Przede wszystkim należy wszcząć spór zbiorowy, złożyć żądania na piśmie, później rozpocząć rokowania. W przypadku braku porozumienia z rokowaniem podpisuje się protokół rozbieżności, wchodzi się w etap mediacji, kolejne rozmowy, kolejne negocjacje, tym razem z udziałem mediatora, przy braku porozumienia znów kolejny protokół, później przeprowadza się referendum strajkowe. Jeżeli to referendum zostanie wygrane, tak jak tutaj w Solarisie, wtedy mamy otwartą drogę do przeprowadzenia akcji strajkowej. I przede wszystkim muszą tutaj zadziałać kilka czynników. Przede wszystkim musi być określony cel. W tym wypadku, w naszym przypadku, były to żądania płacowe. I załoga musi być zdeterminowana do tego, żeby zaryzykować ostry konflikt z pracodawcą po to, żeby te cele osiągnąć. A więc to ludzie muszą chcieć ten strajk rozpocząć i muszą chcieć ten strajk kontynuować. I niezależnie od tego, czy liderzy związkowi będą sprawni, czy mniej sprawni, bez ludzi strajk jest niemożliwy. Także ja bardzo dziękuję za te miłe słowa, natomiast ten strajk nie odbyłby się bez ludzi, bez wspaniałych ludzi, którzy mieli odwagę powiedzieć nie i upomnieć się o swoje prawa. Cofnijmy się teraz do samego początku tego sporu zbiorowego. Dlaczego nie udało się go zamknąć na wcześniejszym etapie? Może inaczej, dlaczego pracodawca nie chciał docenić Was finansowo wcześniej? Bo my teraz, zwrócę uwagę na miejsce, gdzie jesteśmy, to jest właśnie główna fabryka Solarisa, to jest dokładnie biurowiec, gdzie siedzi zarząd Solarisa. Tutaj rozbudowuje się ta fabryka, widzimy na parkingu kolejne autobusy, które wyjadą do kilkunastu krajów Europy. Dlaczego w takim razie zarząd Was wcześniej nie docenił finansowo? Ponieważ pracownik jest kosztem. Jeżeli pracownik byłby traktowany jako niezbędny element do funkcjonowania firmy, do generowania zysków, a więc ta część firmy, która jest najważniejsza, wówczas te rozmowy byłyby bardziej owocne. Natomiast jeżeli traktuje się pracownika w kategorii kosztu, to musimy pamiętać o tym, że każdy przedsiębiorca koszty ogranicza i tnie. I w momencie, kiedy pracownicy chcą podnieść swoje wynagrodzenia, w ten sposób podnoszą koszty. Więc trzeba temu zapobiec. I tak to później wygląda, że pracodawca, chcąc dokonać inwestycji w środki trwałe, próbuje zaoszczędzić na pracownikach. I tak długo, jak ci pracownicy będą posłusznie wykonywali polecenia, tak długo, dopóki nie powiedzą nie, nie powiedzą dość, nie będziemy pracować za takie pieniądze, które nam tutaj oferujecie, tak długo po prostu tego typu rozmowy, tego typu negocjacje będą spełzały na niczym. Na pewno ważnym czynnikiem jest to, z jakim pracodawcą mamy do czynienia. Mówimy, że są firmy w Polsce, które wdrażają podwyżki na przyzwoitym poziomie, które utrzymają płace na wysokim poziomie i ten dialog społeczny też jest na odpowiednio wysokim poziomie. Natomiast w przypadku Solarisa sytuacja wyglądała tak, że nas chciano za wszelką cenę namówić do tego, abyśmy zaakceptowali propozycję pracodawcy i pod tym się podpisali. I w momencie, kiedy myśmy mówili, że nie akceptujemy tych propozycji, te podwyżki są zbyt małe, nie będą spełniały oczekiwań pracowników, choćby nawet w części, no to próbowano pracownikom sugerować, że firma owszem chciałaby dać podwyżki, ale nie dość, że nie może, to jeszcze związki zawodowe nie są tym zainteresowane i w pewien sposób blokują wdrożenie tych podwyżek. To nie było powiedziane wprost, ale było to między wierszami w jakiś sposób sugerowane pracownikom, żeby taki był właśnie ten odbiór. Więc tu są dwie rzeczy. Traktowanie pracownika w sposób poważny, jako partnera w tym całym biznesie,
uszanowanie tego pracownika. I druga sprawa, wynikająca właśnie z tej pierwszej, z kim mamy do czynienia po drugiej stronie stołu negocjacyjnego. Jeżeli to jest przedsiębiorca, pracodawca, który poważnie nas traktuje, to wówczas poważnie potraktuje nasze postulaty. Natomiast jeżeli nas się lekceważy, no to później efekt jest taki, jaki miał miejsce w Solarisie. Przypomnijmy jeszcze, dla osób, które nie śledziły naszych materiałów od początku, Solaris na początku, to znaczy przed strajkiem, planował przyznać pracownikom, którzy pracują przy montażu autobusów, 150 zł. Tak. Później 270 mieli dostać elektrycy, monterzy, spawacze i lakiernicy, tak? Lakiernicy mieli otrzymać dodatkowo 80 tak. zł więcej. Tak, tak. Więc, jeśli mogę dokończyć, 150 to było we wrześniu. To... W ogóle na samym początku negocjacji to pracodawca zaproponował nam gwarantowane 3% podwyżki. Więc w przypadku osób, które miały stawkę brutto na poziomie 3300-3400, to było podwyżka na poziomie 90 paru złotych brutto. No, to było wręcz żenujące, żałosne. A mówimy właśnie o pensjach rzędu 3000 zł, tak. Niewiele więcej już w tej chwili niż płaca minimalna. Dokładnie tak. Mnie w tych negocjacjach jakby uderzyło jeszcze jedno. Wy walczyliście od samego początku, żeby każdy dostał równą kwotę. Dlaczego to było aż takie istotne? Dlatego, że myśmy, może inaczej, w poprzednich negocjacjach i w przeszłości, kiedy tutaj jeszcze nie funkcjonowały związki zawodowe, kiedy dochodziło do podwyżek ogólnozakładowych i była podnoszona tabela płac w górę, to ona była podnoszona o równą kwotę. I myśmy również wyszli z tego założenia, że jeżeli mają pójść pensje w górę, ponieważ jest inflacja, to podnosimy wszystkim w sposób jednakowy, ponieważ każdemu chleb zdrożał w takim samym stopniu. Każdego inflacja dotyka w jednakowym stopniu. Natomiast indywidualne docenienie pracownika ze względu na jego umiejętności, doświadczenie, wykształcenie, zajmowaną pozycję w firmie, następuje na drodze podwyżek indywidualnych, które firma i tak by wdrażała. Więc chodziło nam o to, żeby właśnie w tej podwyżce ogólnozakładowej wszystkie pensje dźwignąć na wyższy poziom o jednakową kwotę. Natomiast to, co chciała zrobić spółka, to wdrożyć podwyżki procentowe, co powoduje, że najwięcej na tej podwyżce zyskali ci, którzy zarabiają najwięcej, a więc wąska grupa wysoko zarabiających menadżerów. I my z tym nie chcieliśmy się zgodzić. 24 stycznia zatrzymaliście tutaj produkcję. Przez kolejne 6 tygodni żaden nowy, zbudowany od podstaw autobus nie wyjechał zza tej bramy. A jednak firma cały czas twierdziła, że w zasadzie nic się nie stało, że strajkuje może 1/3 załogi i że w zasadzie produkcja idzie dalej. Co pan o tym sądzi? Przede wszystkim władze firmy musiały uspokajać klientów i musiały uspokajać inwestorów. Wobec tego korzystały z tych możliwości, jakie im pozostały. W poprzednich tygodniach i miesiącach zbudowano szereg aut, które nie wyjechały za bramę fabryki, ponieważ miały szereg braków. Te braki wynikają, zresztą w obecnej chwili, zresztą to się nasila w wyniku wojny na Ukrainie, z powodu przerwania łańcucha dostaw. To nastąpiło już w czasie pandemii COVID-19, więc cała branża automotive cierpiała właśnie na dostawy komponentów. To samo dotyczyło Solarisa. A więc produkowaliśmy auta, one były praktycznie tam w 90 kilku procentach zbudowane. Niektóre praktycznie gotowe do użytku, ale brakowało tam kilku elementów. Gdzieś jakiegoś czujnika, jakieś złączkę, w innym miejscu gaśnicy, w innym miejscu koła zapasowego. Więc korzystając z tych wątłych zasobów, które pozostały w firmie, czyli pracowników, którzy nie przystąpili do strajku bądź nie mogli przystąpić do strajku, jak również pracowników firm zewnętrznych, firma uzupełniała te braki w tych stojących wokół tej fabryki, wokół tych budynków, uzupełniała te wszystkie autobusy, po czym ogłaszała światu, że oto powstało kolejnych 6, 7, 8 gotowych autobusów. A tu zamontowano 6 gaśnic, 6 złączek czy 6 kół zapasowych wrzucono do środka autobusu. Więc w ten sposób ten przekaz był przekazywany do opinii publicznej. Natomiast co do ilości osób strajkujących, zastrajkowały działy produkcyjne i magazynowe. Natomiast cały ciężar produkcji opiera się na działach produkcyjnych. I tutaj sytuacja wyglądała w ten sposób, że 90% pracowników nie brało udziału w produkcji. Wyglądało to w ten sposób, że część strajkowała i jeszcze pewna część była na zwolnieniach lekarskich. Tutaj następowała swego rodzaju rotacja pracowników, ponieważ jedni strajkowali, inni byli na L4, a później następowała wymiana. Czyli przychodziliście do pracy i siedzieliście w hali, nie produkując autobusów. Dokładnie tak. Na początku pracownicy nie wiedzieli, jak sobie ten czas organizować. Myśmy im tam troszkę podpowiadali.
No ale kiedy po pierwszym tygodniu już troszeczkę tutaj każdy przywykł do tych 8 godzin, które są wolne na terenie zakładu pracy, więc niektórzy czytali książki, inni grali w tenisa stołowego, w warsaby, w szachy, w karty, w gry planszowe, oglądano filmy, różne zawody urządzano, tam, no, przede wszystkim tutaj mówię o tenisie stołowym. Także czas ludzie spędzali w miły sposób. A tymczasem zarząd nie chciał z wami rozmawiać, bo do pierwszych rozmów doszło, no nie w pierwszym tygodniu strajku, nie musiał minąć pewien czas, żeby zarząd zobaczył, że wy tak na serio. Jak te rozmowy przebiegały? No, te rozmowy przebiegały w taki sam sposób jak w czasie negocjacji płacowych, czyli zarząd nie miał nam nic więcej do zaoferowania. To też była swego rodzaju strategia ze strony firmy. Władze firmy liczyły na to, że strajk wygaśnie. No i tutaj się przeliczyli. W ogóle wszelkie ich kalkulacje dotyczące motywacji pracowników i determinacji wzięły w łeb, dlatego że przed referendum strajkowym spółka przyjęła sobie założenie, że to referendum strajkowe nie wyjdzie, że my nie uzbieramy dostatecznej ilości głosów. A nawet jeśli uzbieramy, to ta liczba głosów za strajkiem będzie niewystarczająca do przeprowadzenia strajku. Okazało się, że to my mieliśmy rację, a nie zarząd, bo żeśmy referendum wygrali. Tuż przed wybuchem strajku władze firmy liczyły na to, że jeśli do strajku dojdzie, o ile w ogóle do niego dojdzie, no to zastrajkuje może kilkadziesiąt osób, których da się w jakiś tam sposób upchnąć w zakładowej stołówce. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Że przystąpiła przytłaczająca większość, prawie 90% pracowników produkcji bezpośredniej. Kolejna sprawa, władze spółki liczyły na to, że być może po tygodniu ten strajk upadnie, że ludzie się zmęczą, a w szczególności jeśli zobaczą kartki od wypłaty za miesiąc styczeń, bo myśmy strajk rozpoczęli w ostatnim tygodniu stycznia, plus jeden dzień kolejnego tygodnia, który dokładnie 31 styczeń, który był poniedziałkiem. I tu w zamyśle spółki, spółka, być może władze spółki myślały sobie w ten sposób, że jeżeli po tygodniu czasu ludzie zobaczą, że wypłata jest o 1/4 mniej, to tego strajku odstąpią. W związku z czym myśmy po raz pierwszy w historii firmy mieli wynagrodzenie za styczeń już 3 lutego. Do tej pory zawsze to był 9 czy 10 lutego. I to właśnie był ten naoczny dowód właśnie na przeświadczenia władz spółki, że ludzie poddadzą się, kiedy zobaczą, że jest mniej pieniędzy. Więc tak to właśnie wyglądało, że myśmy byli zdeterminowani, myśmy chcieli walczyć, natomiast zarząd firmy myślał, przyglądał się i liczył na to, że w końcu to się rozsypie. No jednak przeliczyli się. Ostatecznie w porozumieniu zapisano 500 zł, nie 800, bo tak jakie było główne hasło tego strajku, te 800. Jesteście zadowoleni? Tak. Pewien niedosyt pozostaje. No my możemy powiedzieć o takim umiarkowanym sukcesie finansowym, bo mówiliśmy 800, było swego rodzaju hasło. Natomiast ten strajk trwał 6 tygodni. Ludzie byli potwornie tym strajkiem zmęczeni psychicznie, to nie ma tutaj co ukrywać. My musieliśmy odpierać ataki osób, które były do nas wrogo nastawione, byliśmy hejtowani. Ponadto najgorsze były ostatnie kilka dni strajku, kiedy od momentu od 24 lutego, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. To też bardzo negatywnie wpłynęło i na samopoczucie wśród strajkującej załogi, tym bardziej, że mieliśmy wśród nas grupę Ukraińców, których bliscy gdzieś tam cierpieli w swoim kraju. Kolejna sprawa była taka, że zrzutka, która była jednym z głównych źródeł finansowania tego strajku, zatrzymała się w momencie, kiedy ta wojna na Ukrainie wybuchła, ponieważ była wielka potrzeba, żeby środki finansowe kierować na pomoc ludziom, którzy cierpią w czasie wojny. To jest o wiele ważniejsze niż pomoc dla strajkujących pracowników. Spadło też zainteresowanie mediów, które po prostu podtrzymywało ducha wśród tej strajkującej załogi, ponieważ opinia publiczna swoje zainteresowanie skierowała tam, gdzie dzieje się ogromna krzywda ludzka. A tam na Ukrainie do dzisiaj dzieje się ogromna ludzka krzywda. Wobec tego nasza pozycja w tym strajku zmieniła się na gorsze, więc te ostatnie kilka dni było szalenie trudne, ale wytrwaliśmy. Wytrwaliście i pokazaliście, że Solidarność Pracownicza żyje. To nie jest jakaś rzecz z zamierzchłej przeszłości, to nie jest coś, czego już nigdy w Polsce nie zobaczymy. Daliście przykład, myślę, kolejnym fabrykom. Tak, uważamy, wiemy o tym, że cała Polska nas obserwowała i też to też nas dodatkowo motywowało. Wiedzieliśmy wszyscy doskonale. Zresztą to był też jeden z głównych elementów, o którym mówiłem koleżankom i kolegom, którzy strajkowali, że
Jeżeli my wygramy, to właśnie damy przykład innym pracownikom w innych firmach, innym związkowcom do tego, że warto walczyć o swoje prawa i o swoje prawa i że można wygrać z wielkim międzynarodowym biznesem. Natomiast jeśli my przegramy, to możemy spodziewać się jednej rzeczy. W przypadku przegranej przez najbliższe lata w Polsce nie byłoby żadnego strajku i my byśmy się wszyscy bardzo długo z tego podnosili. Więc to zainteresowanie też powodowało, że ten duch walki w tych ludziach cały czas pozostawał. Myślę, że jeszcze nie raz pokażemy nagrania, które sami tworzyliście w czasie tego strajku, bo wszyscy moi koledzy, którzy tu przyjeżdżali, i ja również, kiedy widzieliśmy was, jak idziecie z flagami z fabryki, to było coś fantastycznego, to było coś niesamowicie budującego. Jak ludzka solidarność, jak solidarność pracownicza może, nie chcę powiedzieć, że czynić cuda, ale odnosić naprawdę wspaniałe zwycięstwa, których wydawałoby się no, bardzo trudno byłoby osiągnąć. Tak, to też jest przestroga dla pracodawców, bo nie byłoby strajku, gdyby stało się to, o czym mówiłem na początku, gdyby pracodawca potraktował pracowników w sposób, w jaki im się słusznie należy, kiedy ludzie byliby szanowani i ich praca byłaby szanowana. Natomiast pękły pewne hamulce, pękły pewne ograniczenia, które ludzie blokowały przed podjęciem takiej trudnej i drastycznej decyzji. Wobec tego za ten strajk należy też podziękować władzom Solarisa, które mogły się z nami dogadać już w styczniu, już w grudniu, bo myśmy wówczas mówili, że pokojową drogą spór zbiorowy zakończy się w momencie, kiedy przyznano by nam 400 zł podwyżki. I co się na końcu okazało? Spółka poniosła milionowe straty finansowe, ogromne straty wizerunkowe i oprócz tego musiała nam zapłacić więcej, niż myśmy w drodze pokojowej wołali jeszcze w styczniu. Myślę, że to jest bardzo dobre zakończenie tej rozmowy. Nie wiemy, czy będą nas oglądali przedstawiciele pracodawców, ale chyba warto i warto przemyśleć tę lekcję z Solarisa. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali strajk. Tutaj jeszcze raz gratulacje dla załogi. Ze mną był Wojciech Jasiński, Konfederacja Pracy Solaris Basin Coach. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.